Witamy Was w kolejnym podcaście religijnym. A ja jestem Stefan. A ja jestem Michał. I dzisiaj porozmawiamy o... celibacie. Czym jest, tak w skrócie, celibat? Celibat jest określeniem, które tyczy się osób duchownych, które sprawują funkcje, ale również sakramenty w danym kościele. W przypadku kościoła katolickiego w naszej wierze występują księża i to ich dotyczy głównie celibat. Krótka historia celibatu jest taka, że na początku on nie obowiązywał, w związku z tym, że chrześcijaństwo pierwotnie wywodzi się z judaizmu, w którym celibatu nie było i arcykapłani mogli mieć żony i mieli po prostu najzwyczajniej w świecie dzieci i mieli też w pewien sposób swoje pokolenia. Nawet w niektórych w Starym Testamencie niektórzy pisali, że kapłan powinien być dobrym mężem. To też świadczy o tym, że no nie było tego celibatu. No ale w takim razie, jeżeli nawet Stary Testament mówi o tym, że księża mogą mieć żony, to dlaczego w tym momencie no, nie ma takiej sytuacji? Dlatego właśnie będziemy zgłębiać ten temat w dzisiejszym odcinku. Chrześcijaństwo na samym początku nie zmieniało tej tradycji, mimo że zmieniało kilka innych rzeczy odnośnie rozróżnienia w perspektywie judaizmu, ale początkowo również zachowywało stan kapłański z możliwością brania ślubów i zakładania rakiet. W późniejszym czasie się to zmieniło z kilku powodów. Między innymi dlatego, że występował problem z majątkiem, a konkretnie z dziedziczeniem pieniędzy i część pieniędzy kościelnych została po prostu nie tylko użytkowana, ale również przekazywana potomkom danych po prostu księży, danych kapłanów, co doprowadziło do różnych problemów logistycznych, ale też również innych i nie do końca wszystkim się też to podobało i w pewien sposób doprowadzało to do takich głębokich struktur powiązanych z pieniędzmi, a nie do końca o to chodziło pierwotnie w chrześcijaństwie w funkcji kapłana. Żeby to rozwiązać, wprowadzono celibat, który blokował to, że można przekazywać pieniądze w spadkach rodzinie w tak wielkim stopniu, jak było to wcześniej, oraz te pieniądze nie były od razu użytkowane przez żonę czy przez dzieci danego księdza, tylko i wyłącznie przez tego księża personalnie, co zmniejszało ten problem logistyczny, jeżeli chodzi o pieniądze. No to dobrze, ale no sytuacja w tym momencie, no zostało to zżegnane. To dlaczego dalej nie ma tej możliwości? No i właśnie tutaj pojawia się obecna sytuacja, w której porozmawiamy tak naprawdę, po co są księża. Księże nie są tylko tak naprawdę po to, żeby odprawiać mszę świętą, komunikować i tak dalej. Pomimo tego, że no to jest ich jedno z głównych zadań, no ale jednak zauważmy, no mszy świętej nikt inny nie odprawi, bo tylko księża do tego mają, tak jakby można powiedzieć, prawo. No ale no, na przykład komunikować mogą szafarze, mogą diakoni. No nie trzeba być koniecznie księdzem, żeby komunikować. No, czyli rozdawać komunię. Tak? Tak, rozdawać komunię, o to mi chodzi. Tutaj następuje sytuacja pójścia o krok dalej. Po co jest ksiądz, jeżeli no nie tylko zajmuje się mszą świętą, komunikowaniem, spowiadaniem, jeżdżeniem do chorych, to mogą też to robić ludzie, którzy mają żonę, prawda? I tu chodzi o to, że księża nie są tylko właśnie osobami, które odprawiają mszę świętą, ale jednak są takimi przewodnikami duchowymi, którzy powinni mieć czas dla każdego, żeby z każdym porozmawiać, jeżeli ma jakiś problem i tak dalej. No i tutaj następuje sytuacja, że no zauważ, pomyślmy, że ksiądz miałby żonę. No, w momencie, kiedy przychodzi tutaj do ciebie, ty chcesz zająć się rodziną po dniu nauki, po tym jak odprawić przy świętą i chcesz z tobą jeszcze porozmawiać, no chciałbyś się zająć rodziną, chociaż trochę, spędzić z nimi czasu. No ale w takim momencie, no coś by było zaniedbywane, prawda? Mamy tą sytuację, że albo musiałby zaniedbać minimalnie rodzinę, żeby poświęcić czas temu człowiekowi, albo no musiałby
odrzucić rozmowę z tym człowiekiem, odrzucić ten czas przekazany, który mógłby przekazać jemu, poświęcić jemu na jego problem i tak dalej. No ale też wtedy następuje pytanie, mamy dzisiaj dużo pytań, na które jest ciężko odpowiedzieć, czy księża, którym brakuje tak jakby doświadczenia życiowego, mogą pomóc w związkach? No zauważmy sytuację, gdzie ksiądz nie ma rodziny, w znaczeniu żony, dzieci, czyli nie ma tych problemów właśnie rodzinnych, bo zajmuje się parafią całą. Jak ma pomóc osobie, która ma problemy rodzinne? Tu na to pytanie jest kilka odpowiedzi. Po pierwsze to, że ksiądz zanim księdzem został i uczył się w seminarium na samego księdza, to wcześniej przeważnie był normalnym człowiekiem. To znaczy, że też miał własną rodzinę, też chodził do szkoły i miał kontakt z rówieśnikami i tak dalej. Czy to oznacza, że księża teraz nie są normalni? Tak. Okay. Ponieważ mogą sprawować sakramenty i w pewien sposób wyróżniają się od normalnych ludzi. Ale to, do czego chciałem dążyć, to to, że sami mieli styczność w pewien sposób z rodziną i ze swoimi rodzicami, być może z rodzicami swoich znajomych, z którymi mieli kontakt i tak dalej, więc to nie do końca jest dla nich tak bardzo obcy jakby kontakt, więc w pewien sposób też jakby wiedzą troszeczkę, jak to działa w praktyce, choć nie doświadczyli tego bezpośrednio jako mężowie. No właśnie, brakuje tego doświadczenia jako głowa rodziny i bardziej o to mi chodzi, jak oni mogą na przykład głowie rodziny pomóc w takim razie. I pojawia się drugi aspekt, czyli to, że ksiądz mając kilkanaście lat, też jest normalnym człowiekiem. Więc jest duża szansa, że taki ksiądz wcześniej mógł po prostu mieć najzwyczajniej w świecie dziewczynę i po prostu z nią w jakiś sposób się komunikować. Więc to już jest jakieś potencjalne doświadczenie związku, z którym ksiądz może być troszkę przygotowany, jak to się je i jak to może funkcjonować. Choć, no, co prawda dalej nie jest to małżeństwo, ale w jakiś sposób zahacza to o to, jakie problemy mogą zahaczać w rodzinie, tak? Czyli w jakiś sposób tam może próbować doradzić ze swojej własnej perspektywy jakiemuś mężowi czy jakiejś żonie w ten sposób. Kolejna jakby kwestia, która pomaga nam rozstrzygnąć odpowiedź na to pytanie, jest to, że w Kościele katolickim są też inne osoby niż najzwyczajniej w świecie ksiądz. Czyli mamy różne na przykład wspólnoty rodzin i inne ugrupowania, gdzie po prostu najzwyczajniej w świecie rodzice, małżonkowie lub całe rodziny udzielają na przykład konferencji, rozmawiają o tym, jak to u nich wygląda w rodzinie, jak oni pomagają rozwijać swoją wiarę, jak opiekują się dziećmi i oni mają styczność z tym i mogą również udzielać właśnie takich porad czy właśnie różnych religijnych wskazówek innym rodzinom z takiej chrześcijańskiej, ale i równocześnie rodzinnej perspektywy, mając z tym styczność. Więc jakby w takim przypadku no nie ma wątpliwości, że ktoś taki może doradzić komuś bardzo personalnie i bardzo jakby dokładnie, bo sam wie, jak się z tym je, choć nie do końca jest księdzem, ale może, ponieważ jest członkiem kościoła i ma do tego prawo, także by wypowiadać się na różne tematy. Czyli w takim razie też pokazujesz to, że nie dość, że mamy takie osoby, które mogą nam pomóc z rodziną, to jeszcze dodatkowo na przykład ksiądz ma tą perspektywę, gdzie obecnie nie jest głową rodziny i może też popatrzeć z innej perspektywy. Często inna perspektywa może nam dużo pomóc, prawda? Mm-hmm. I popatrzenie z tej właśnie innej perspektywy na daną sytuację może bardziej człowiekowi pomóc personalnie do tego podejść. Taka rozmowa może więcej wnieść niż rozmowa na przykład z inną głową rodziny. Jeżeli mówimy o na przykład ojca. No a idąc dalej, to jeszcze wydaje mi się, że obecnie są miejsca na świecie, gdzie tego celibatu nie ma. Teraz nie mówimy o innych religiach, mówimy o religii katolickiej, w której jest ten celibat i się go przestrzega. Co z takimi miejscami? Bo słyszałem, że są takie miejsca. W Amazonii, gdzie jest taki pewien palący problem, generalnie chodzi o liczbę księży na danym terenie, dość dużym terenie, jest to bardzo mała liczba osób i nie do końca jest możliwość
udzielaniem komunii oraz najzwyczajniej w świecie po prostu sprawowaniem tej Eucharystii. Czyli oprócz tego, że nie za bardzo jest jakby jak rozdawać komunię, bo jej nie ma, bo brakuje księży, nie ma kto jej sprawować, no to nie za bardzo jest też jak ją udzielać. Więc samego tego problemu w Amazonii nie za bardzo są w stanie rozwiązać sami szafarze, którzy mogą tylko i wyłącznie udzielać komunii, która już jest konsekrowana, już jest przemieniona. Więc na to rozwiązanie nasz papież Franciszek zdedykował, że na terenie Amazonii zwalnia z celibatu i mężczyźni, którzy mają rodziny, mogą sprawować komunię, udzielać właśnie tych sakramentów i przemieniać chleb w ciało. Czy zrobić do sakramentu kapłaństwa ogólnie? Tak. Ale to też nie działa w ten sposób, że dopiero jak już się jest kapłanem, to wtedy nie można mieć już być w nowym związku, czy jak to jest? Działa to tak, że jeżeli w tym przypadku Amazonii, gdy jest ograniczona liczba wiernych, jeżeli istnieje problem z tym brakiem księży na danym miejscu, to jeżeli nie ma fizycznie tych księży, to osoby, które mają małżeństwa, mogą najzwyczajniej w świecie po prostu sprawować te komunie. Dostają do tego jakby uprawnienie i mogą to robić. Nie jest to sprzeczne ani nie jest to też profanacja. Mhm. Ale chodzi mi też o to, że w Amazonii nie ma też sytuacji, gdzie patrzymy w drugą stronę. Czyli już ktoś został księdzem i wtedy zakłada rodzinę. Tak. Takiej sytuacji nie jest dopuszczalne. Po prostu jest sytuacja, w której właśnie mężowie mogą zagwarantować bycie kapłanem dopiero wtedy. No dobrze, jeszcze jest jeden aspekt, o którym ludzie bardzo często rozmawiają, jeżeli chodzi o celibat i czy by nie było lepiej, gdyby księża mieli żony, w znaczeniu kazań. Chodzi mi tu, dajmy taki przykład, że w jaki sposób ksiądz może mnie nauczać o tym, jak mam funkcjonować w rodzinie, skoro no, on nie jest w moją rodzinę, nie zna mojej sytuacji, nie jest w stanie mi przekazać nakazania, nie będę go słuchał, bo on nie ma racji, on się na tym nie zna. Jeżeli chodzi o Polskę, to bardzo często jest tak, że ludzie wypowiadają się na tematy, na które się nie znają. Więc w przypadku Polski myślę, że nie byłby to aż tak wielki problem. Oczywiście żartuję sobie, ale oprócz tego, że właśnie często my wypowiadamy się na tematy, na które się nie znamy, być może czasami nie jest to do końca kompetentne, w tym przypadku, gdy ksiądz podczas właśnie różnych rozmów, czy to przedmałżeńskich, czy różnych właśnie spowiedzi, czy przygotowań do jakichś sakramentów i tak dalej, ma styczność z parafianami, rozmawia z nimi podczas kolędy, gdzie odwiedza wiernych w ich domu, to nie jest do końca tak, że ten ksiądz jest oderwany od tych ludzi, tylko on w jakiś sposób już ma styczność z ich problemami, w jakiś sposób rozmawia, komunikuje się z nimi i próbuje też ich zrozumieć, więc to też nie jest do końca tak, że skoro on tego nie doświadcza personalnie, to w ogóle nie wie, jak to wygląda, no bo ma kontakt z tymi wiernymi i ci wierni z nim rozmawiają. Na przykład podczas powiedzi, że jest jakiś problem, nie do końca rozumieją, nie wiedzą, czy to coś jest złe, czy nie i tak dalej, więc w pewien sposób ksiądz ustosunkowuje się do tego, tak? Bo już ma z tym styczność, bo słyszy o takim problemie. I w momencie, im więcej on takich doświadczeń usłyszanych, może niekoniecznie przeżytych, jest w stanie usłyszeć, tym bardziej jest w stanie empatycznie zrozumieć i doradzić komuś w danym problemie. Czyli no, można powiedzieć, że ksiądz jednak może coś wiedzieć o rodzinie, nie będąc głową tej rodziny i dlatego jest w stanie przekazać nam, tak jak już mówiłem, tą inną perspektywę. A dodatkowy aspekt, o którym warto wspomnieć, to te obowiązki, o których mówiłeś, tak? Czyli będąc głową rodziny, musisz się opiekować swoją żoną, musisz się opiekować swoimi potencjalnymi dziećmi, masz też różne dodatkowe obowiązki, które musisz spełniać i oprócz tego, że pochłania to twój czas, o czym mówiłeś już wcześniej, Michał, no to jest jeszcze ten problem, że w pewien sposób jest to też wyczerpujące emocjonalnie. I w momencie, gdy ksiądz oprócz tego wyczerpania emocjonalnego, że musi poświęcić czas na jakieś tam, nie wiem, rozwiązywanie kłótni i rozmów w rodzinie i jakichś takich poważniejszych rzeczy, które poważniejszych wyborów odnośnie na przykład, nie wiem, zmiany pracy żony albo jakichś innych problemów z potencjalnym na przykład dzieckiem czy cokolwiek innego, no to ma jeszcze ten skład emocjonalny, który musi udźwignąć w perspektywie tego, że na przykład musi spowiadać, co dla niektórych księży jest bardzo, bardzo wyczerpujące, bo to nie jest do końca takie proste, czy na przykład styczność z pogrzebami bardzo często w zawodzie księdza i tak dalej, nie do końca jest to tak
jakby proste i taki mocny ładunek dużej ilości emocjonalnej siły może być też dla niego bardzo wycieńczające, a być może nawet w pewien sposób wypalający. Taki, że on potem już może być bardzo zrezygnowany do dalszej pracy. Więc być może ten brak tej rodziny jest tym aspektem pozytywnym, który może trochę bardziej pomóc księdzu być wypoczętym i z większą siłą i zapałem dążyć do tych obowiązków, które ma jako ksiądz. No to dobrze, jeszcze jest jeden temat, który chciałbym poruszyć, jeżeli chodzi o spowiedź. Tutaj mamy tą perspektywę, że no, mamy żonę. Z żoną rozmawiamy o wszystkim. O wszystkim, co się dzieje i tak dalej. Co z tajemnicą spowiedzi? W takim razie, czy ludzie, jeżeli ksiądz miałby żonę, nie baliby się bardziej iść do tej spowiedzi? Czy nie byłoby to dla nich bardziej stresujące, że jest taka osoba, która pomimo tej tajemnicy, która obowiązuje księży, może coś tam wyciągnie, no, przymili się do męża i tak spróbuje wyciągnąć, a co ta sąsiadka mówiła, co ona tam zrobiła, no, co jakby, w takiej sytuacji? Jakby nie do końca rozważając aspekt moralny tego czynu, bo jakby na pewno nie jest dobry i też nie będziemy pochwalać takich zachowań, no to jednak po pierwsze, takie zagrożenie istnieje i może być trochę ciężkie dla księdza i też może być dla niego ciężkie w tym, że musi odmawiać albo zmieniać temat, albo właśnie część jakby swojego zawodu, swojego powołania w pewien sposób chować przed żoną i nie do końca otwierać się całkiem, co też może być na przykład niekomfortowe dla żony, która na przykład wolałaby no, znać sekrety męża, choć no, nie do końca może. Czyli to jest jakby ten jeden problem, że może wystąpić problem w relacji małżeńskiej w związku z tym, że część tych rzeczy może być chowanych. To drugi jakby problem to właśnie to, że już nie rozstrzygając tego moralnie, może to właśnie spowodować coś takiego, że parafianie czy ludzie, którzy będą przystępować do spowiedzi, mogą być trochę bardziej zamknięci, wycofani i na przykład mogą mieć problem z wygłaszaniem swoich grzechów, bo będą mieć jakieś takie opory przed tym, żeby na przykład to wyznać. Będą się nie do końca czuli w tym komfortowo, jest takie ryzyko. Można to nawet bardziej uprawdopodobnić, patrząc na Komunię Świętą, na szafarzy. Zobaczmy, jak dużo ludzi, dosyć to komicznie wygląda, kiedy idą w kolejce do Komunii Świętej i widzą, że idą do szafarza, nagle zmieniają kolejkę. Tłumacząc to później, że no, on mi daje komunię, a nie wiadomo, co robi z tymi rękami, przecież on ma żonę. To już sama ta perspektywa. A weźmy moment, punkt dalej, gdzie kapłani, gdzie spowiadasz się z własnych grzechów. To może być jeszcze bardziej pogłębione. Ta sytuacja staje się bardziej skomplikowana niż przy komunikowaniu. Przy komunikowaniu nie wyznajesz swoich grzechów, swoich błędów, które popełniasz. To może być duży problem. Kolejnym aspektem celibatu jest problem w pewien sposób narracji. Narracji, czyli postrzegania danego zjawiska. No i tu mamy jakby narrację, postrzeganie zjawiska kapłaństwa. Czyli jak społeczeństwo widzi dane sytuacje i jak potencjalnie my byśmy chcieli, żeby je widziało. No i teraz w momencie, gdy mamy te dwie rzeczy, tak, czyli kapłaństwo z celibatem, no to mamy troszeczkę bardziej obraz kapłana jako trochę bardziej takiego świętego, trochę takiego bardziej poświęcającego się dla idei, takiego, który musi się wyrzec uprawiania seksu, tworzenia potomstwa, zakładania rodzin i tak dalej, randkowania i w ogóle, dla wyższych idei, tak? Czyli dla zbawienia, dla pomocy innym, dla pomocy zbawienia i osiągnięcia i tak dalej, że jest to troszeczkę bardziej takie powołanie z wyrzeczeniem. Aha. I to jest jakby jeden obraz, który możemy właśnie w ten sposób przekonywać, albo tym właśnie trochę bardziej obraz księdza, który ma żonę, który jest troszeczkę bardziej potencjalnie blisko parafian, może troszeczkę bardziej ich doświadcza, ale z drugiej strony też może nie do końca ma czas i jest troszeczkę bardziej, może być zdezorientowany lub mieć dla nas mniej sił psychicznych i tak dalej. I jakby są dwa obrazy, które możemy kreować. I teraz w obecnym świecie Kościół próbuje właśnie pokazać nam troszeczkę bardziej wyidealizowany, troszeczkę bardziej taki
ideowy, poświęcający się obraz kapłana i jest to chyba zjawisko pozytywne, które zwraca nam uwagę i podkreśla ważność tych wartości, tak? Czyli w ogóle samego chrześcijaństwa, że aż ktoś się coś z tego wyrzeka, tak? To jest taki jeden aspekt, który może być też przeważający na którąś ze stron. Dążąc do chyba podsumowania już naszego dzisiejszego wywodu, celibat jak na razie w kościele chyba jest potrzebny dla utrzymania właśnie takiego komfortu psychicznego podczas spowiedzi i tak dalej, i też troszeczkę więcej dyspozycyjności czasowej dla parafian i też większej ilości sił i motywacji do działania w obrębie parafii i w obrębie zbawienia innych ludzi. Lecz też trzeba pamiętać o tym, że ten celibat, jeżeli trzeba będzie, jeżeli Kościół będzie widział, że to zmierza już w złym kierunku, może zostać zniesiony i może to działać znowu w inny sposób. Czyli to nie jest tak zakrojone, że musi być, patrzymy na ślepo, że musi być ten celibat, ale to cały czas może się zmieniać. Sam Jezus mówi nam, że prawo dla prawa nie do końca ma sens i że trzeba je dostosować do sytuacji i trochę rozważyć je w kontekście dobra. Więc teraz Kościół katolicki ogólnie jego założeniami jest dążenie do większego zbawienia i jakby zrozumienia głębokiej relacji z Jezusem. I potencjalnie w pewien sposób zmienia i kształtuje różne rzeczy, aby łatwiej było nam się zbawić i łatwiej było nam dążyć do tego zbawienia. Więc jeżeli na przykład jakaś sytuacja się zmieni lub Kościół uzna, że łatwiej będzie ludziom, gdy ten ksiądz będzie mógł mieć żonę, lub łatwiej będzie księżom z jakiegoś powodu osiągnąć zbawienie, bo będą mieć żonę, to oczywiście to może być zbawione, jeżeli będzie taka potrzeba, jeżeli Kościół uzna to za słuszne i jeżeli to będzie pożyteczne dla społeczeństwa, no to wtedy tak, ale zero presji, do niczego nie zmuszamy. I tym aspektem naszej pogadanki, naszego religijnego podcastu chyba będziemy kończyć temat celibatu. Mamy nadzieję, że zainteresowaliście się nim i że zostaniecie z nami na dłużej. Także zapraszamy do oglądania kolejnych filmików.